W obszernej kabinie umeblowanej z surowym komfortem pan Trewers spoczywał wygodnie na niskim łożu pod śnieżnobiałym prześcieradłem i lekką jedwabną kołdrą. Głowa jego leżała na poduszce nieskazitelnej czystości. Lekki zapach lawendy zalatywał od świeżej bielizny. Pan Trewers leżał wprawdzie na wznak, jak człowiek ciężko chory, ale nie dolegało mu nic poza wielkim znużeniem. Wypoczynek pana trewersa miał w sobie odcień tryumfu. Powrót na jacht ugłaskał jego próżność i obudził w nim na nowo poczucie własnego znaczenia. Pan trewers, znalazłszy się nareszcie wśród odpowiednich warunków, przeglądał się sobie z lubością z dalekiej perspektywy. Rozległo się lekkie stukanie do drzwi, pełne szacunku. Pani trewers wstała, aby przekonać się o co chodzi, i powróciła bez słowa na składany fotel obok łóżka. Trzymając kopertę, którą rozdarła w zielonawym świetle, pan trewers nie objawił zainteresowania, mimo to żona podała mu otwarty arkusz papieru, który raczył podnieść do oczu. Arkusz zawierał tylko jeden wiersz pisma. Pan trewers upuścił papier na kołdrę i leżał dalej nieruchomo, jak chory człowiek potrzebujący wypoczynku. Pani trewers siedziała z rękami na oparciach fotela w postawie pełnej godności. Mam zamiar pojechać, oświadczyła po chwili. Masz zamiar pojechać, powtórzył pan Trewers słabym, rozważnym głosem. W gruncie rzeczy wszystko jedno, co postanowisz, to nie ma żadnego znaczenia, ale sądzę, że to byłoby bezcelowe. Może i tak, przyznała, ale czy nie uważasz, że za wszystko trzeba zawsze zapłacić do ostatniego szalonga? Głowa pana Trewersa obróciła się nieco na poduszce. Spojrzał kratkiem lękliwie na tę otwartą kobietę, lecz powrócił natychmiast do poprzedniej pozycji. Leżał w dalszym ciągu bez ruchu, istne wcielenie wyczerpania i bezsilności. Pani Trewers zauważyła to i doznała niespodzianego wrażenia, że jej mąż nie jest tak bardzo chory, jak na to wygląda. Wyzyskuje sytuację, pomyślała. To manewr dyplomatyczny. Pomyślała to bez ironii, goryczy lub wstrętu. Tylko serce jej ścisnęło się jeszcze bardziej i poczuła, że nie może pozostać z tym człowiekiem na resztę wieczoru. Na całe życie. Tak, ale nie na ten wieczór. Opuściła kabinę cichym, stanowczym krokiem. Żadna siła nie mogłaby jej zatrzymać choćby przez minutę. Na pokładzie zastała bezksiężycową noc, powietrze ciepłe jak aksamitne, a na niebie mętną masę gwiazd wyglądających jak przyćmiony szych wytartego, bardzo starego, bardzo nudnego firmamentu. Życie na jachcie wróciło już do zwykłej normy. Rozpięto na rufie płócienny dach i zawieszono jak zawsze samotną okrągłą lampę pod głównym prędem. Z głębokiego mroku za lampą wynurzył się kasar. Długa postać o niedbałych ruchach i włóczył się leniwie w przyćmionym świetle od burty do burty. Dalkasar nawiązał szybko kontakt z zapasem papierosów, który zawdzięczał hojności generalnego gubernatora. Duża, drgająca iskra żarzyła się, oświetlając czerwonawo zarys jego warg pod pięknym, czarnym wąsem, koniec nosa, chudy podbródek. Dalkasar wyrzucał sobie niezwykłą lekkomyślność, która jakoś nim owładnęła. Już od lat nie doświadczał podobnego uczucia. Choć zasługiwało na nagane, nie życzył sobie, aby ktoś je zamącił. Ale ponieważ nie mógł uciec otwarcie od pani Trewers, ruszył na jej spotkanie. Mam nadzieję, że pani nic mi nie chce powiedzieć, rzekł z żartobliwą powagą. Ja nie. A pan? Zapewnił ją, że ją także, po czym zwrócił się do niej z prośbą. Proszę pani, nic sobie nawzajem nie mówmy. Nie myślmy o niczym. To będzie chyba najlepszy sposób spędzenia tego wieczoru. W jego żartobliwym tonie brzmiał prawdziwy niepokój. Doskonale, przystała z powagą, ale wobec tego rozejdźmy się lepiej. I poprosiła Dalcasera, aby zszedł na dół i posiedział z panem trewersem, który nie lubi samotności. Chociaż i on nie wygląda na spragnionego rozmowy. Dodała nawiasem i mówiła dalej. Ale muszę pana jeszcze o coś innego poprosić. Mam zamiar siąść na tym fotelu i zasnąć, jeśli mi się to uda. Czy pan może mi obiecać, że pan mnie obudzi około piątej? Wolałabym z nikim na pokładzie nie mówić, a poza tym panu mogę zaufać. Skłonił się w milczeniu i odszedł wolnym krokiem. Pani trewers odwróciła głowę i spostrzegła spokojne światło wiszące u rei na brygu bardzo jasne wśród przyćmionych gwiazd. Poszła na rufę i spojrzała za poręcz. Wszystko było zupełnie jak owej nocy. Spodziewała się prawie, że usłyszy niebawem szmer zbliżającej się łodzi. Ale wszechświat trwał w ciszy. Gdy się wreszcie osunęła na leżak, czuła, że jest u kresu wszelkiej władzy myślenia. Wyobrażam sobie, że skazańcy tak samo starają się zasnąć w noc przed egzekucją. Rzekła do siebie, nimi powieki zamknęły się jak pod dotknięciem ołowianej dłoni. Obudziła się z twarzą mokrą od łez. Śniło jej się bardzo wyraźnie, że lingard ubrany w kulczugę z gołą głową, przypominający jakby krzyżowca, odchodził od niej w głąb fantastycznego krajobrazu. Spieszyła się, aby go doścignąć, lecz tłum barbarzyńców w olbrzymich turbanach rozdzielił ich w ostatniej chwili. Straciła go z oczu na zawsze w zamęcie okropnej burzy, miotającej kłębami piasku. Przestraszyło ją najbardziej to, że absolutnie nie mogła dojrzeć jego twarzy. Wtedy właśnie zaczęła płakać nad ciężkim swym losem. Gdy się obudziła, łzy spływały wciąż jeszcze po jej policzkach. Dostrzegła w świetle lampy delka sera, który stał niedaleko. Czy pan do mnie co mówił? zapytała. Nie, odrzekł, nie miałem czasu. Kiedy przyszedłem tutaj, wydało mi się, że pani szlocha. To pewnie złudzenie. O nie, mam jeszcze mokrą twarz. To był sen. Już chyba jest piąta. Dziękuję panu za punktualność. Muszę coś załatwić przed wschodem słońca. Dalkaser podszedł bliżej. Wiem. Postanowiła pani spotkać się z kimś na ławicy. Mąż panie nie wymówił i dwudziestu słów przez te wszystkie godziny, ale zdołał udzielić mi tej informacji. Nie myślałabym, szepnęła niepewnie. Chciał mi wytłumaczyć, że to nie ma żadnego znaczenia, stwierdził Delcaser bardzo poważnym tonem. Tak, on wie dobrze, co mówi, rzekła pani Trevers tak gorzko, że przez chwilę Delcaser poczuł się zbity z tropu. Nie widzę żywej duszy na pokładzie, mówiła dalej prawie jednym ciągiem. Nawet wartownicy śpią, rzekł Dalkasar. W mojej wycieczce nie ma nic tajnego, ale wolałabym nikogo nie wzywać. Czy pan nie zechciałby mnie zawieść w naszej małej łódeczce? Miała wrażenie, że Dalkasar trochę się waha. Dodała, widzi pan, to nie jest nic ważnego skłonił się na znak zgody i po chwili schodził przed nią w milczeniu po trapie gdy weszła do łodzi miał już wiosła przygotowane siadła na ławeczce a Dalkaser odbił natychmiast od statku było jeszcze tak ciemno że gdyby nie światło wiszące u rei na brygu nie mógłby utrzymać kierunku wiosłował bardzo rozważnie spoglądając często przez ramię pani trevers dojrzała pierwsza słabo jaśniejącą nagą ławicę piasku na czarnej spokojnej wodzie Trochę bardziej na lewo, rzekła, nie w przeciwną stronę. Dalkaser słucha jej wskazówek, lecz uderzenie jego wioseł stały się jeszcze powolniejsze. Odezwała się znowu Panie Dalkaser, czy Pan nie uważa, że powinno się zawsze spłacić wszystko aż do ostatniego szelonga? Dalkaser spojrzał przez ramię i rzekł, właściwie jest to jedyny uczciwy sposób postępowania, ale to może być trudne. Zbyt trudny dla naszych przeciętnych, lękliwych serc. Jestem przygotowana na wszystko. Przestał na chwilę wiosłować. Na wszystko, co można znaleźć na piaszczystej rewie, ciągnęła pani Trevers, na jałowej, bezludnej rewie, bez żadnego znaczenia. Dalkaser poruszył dwa razy wiosłami i znów się zatrzymał. Taka piaszczysta rewa może pomieścić cały ogrom cierpień. Wszystką gorycz, wszystek żal, które zwaliły się na ludzką duszę. Tak, zdaje mi się, że Pan to rozumie, szepnęła, a Dalkaser poruszył jeszcze parę razy wiosłami, wciąż się oglądając. Gorcz? Żal, powtórzyła cichutko pani Trewers i poczuła po chwili, że kil łódki zarył się w piasek. Ale się nie poruszyła, a Dalkasar pozostał także na ławce, trzymając wiosła wzniesione piórami do góry, jakby był gotów opuścić je na dany znak i pchnąć jole z powrotem na głęboką wodę. Pani Trevers, siedząc wciąż bez ruchu, spytała znienacka – „Panie Dalkasar, czy pan myśli, że ja stąd wrócę? Wydało mu się, że jej głos nie jest szczery, ale któż by mógł powiedzieć, co się kryje za tą obcesowością, szczery lęk, czy zwyczajna próżność. Zapytał się siebie, czy ona udaje przed Nim, czy tylko przed sobą? Zdaje mi się, że pani nie zupełnie rozumie sytuację. Nie wiem, czy pani ma dokładne pojęcie o prostocie i dumie tego wizjonera. Pomyślała lekceważąco, że są jeszcze inne rzeczy, o których Delkasar nie wie, i uległa nagłej pokusie, aby go trochę oświecić. Pan zapomina, że on jest zdolny do wielkich namiętności i że w swojej prostocie nie zdaje sobie sprawy z własnej siły. Szczerość tego szeptu nie ulegała wątpliwości. Poczuła na sobie tę siłę, pomyślał dalcaser z niezłomnym przeświadczeniem. Był ciekaw kiedy, gdzie, jak, w jakich okolicznościach. Pani trewers podniosła się nagle z tylnej ławeczki, a dalcaser wyskoczył na piasek, aby pomóc jej przy wysiadaniu. Czy nie lepiej abym został tu gdzie w pobliżu i zabrał potem panią na statek? poddał, puszczając jej rękę. Broń Boże, wykrzyknęła niespokojnie. Pan musi wrócić na jacht. Za jaką godzinę rozjaśni się już zupełnie. Przyjdę na to miejsce i będę powiełać chustką, gdy zechcę, aby po mnie przyjechali. U ich stóp płytka woda spała głęboko. Widziadlana jasność piasków zwodziła wzrok swym niepewnym zarysem. W oddali gąszcz zarośli, w środku rewy rysował się ku południowi ciężką, czarną masą na tle gwiazd. Pani Trevers pozostaje jeszcze chwilę przy łodzi jakby lękając się niezwykłej samotności tej odludnej mielizny i tego odludnego morza, które zdawało się wypełniać cały otaczający ją wszechświat, złożony z dalekich gwiazd i niezmierzonego cienia. – Tu nie ma nikogo – szepnęła do siebie. – On tu jest gdzieś blisko i czeka na panią. – Albo wcale go nie znam – rzekł półgłosem Delcasser. Odepchnął się silnie od brzegu i łódeczka znalazła się na wodzie.